15 marca prezes Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski potwierdził, że w jego urzędzie obecnie mają miejsce prace nad kolejną propozycją ustawy, która ma uporządkować sprawę kredytów frankowych. Czego możemy się po tym dokumencie spodziewać? Dzisiaj na ten temat krótki komentarz. Przede wszystkim, jeżeli mamy na myśli i zastanawiamy się nad tym, co Komisja Nadzoru Finansowego mogłaby zaproponować Frankowiczom, od razu nasuwa się propozycja, z którą urząd ten wychodzi od 2020 roku czyli propozycja zrównania kredytów frankowych z kredytami złotówkowymi. I najprawdopodobniej powstająca ustawa przede wszystkim nawiązuje właśnie do tego pomysłu. Jak takie rozwiązanie mogłoby wyglądać w praktyce? Chodzi o to, aby porównać kredyt frankowy z hipotetycznym kredytem złotówkowym, który zostałby udzielony tego samego dnia, w którym został udzielony kredyt frankowy, oraz na taką samą kwotę, Złotych oczywiście, jak został udzielony kredyt frankowy. Wówczas musimy rozliczyć historię tego kredytu i zobaczyć, jakich nadpłat dokonał Frankowicz i rozliczyć je w jakiś sposób, odejmując od saldy albo zwracając kredytobiorcy. I musimy także uregulować sytuację kredytobiorcy na przyszłość, zakładając, że to rozwiązanie będzie proponowane osobom, które kontynuują swoje kredyty, a nie osobom, które już je spłaciły. Takie ugody zostały już przetestowane przez głównie bank PKO BP SA, który od około 2021 roku otworzył dosyć szeroki program ugód dla swoich kredytobiorców. Wówczas wiele osób Zdecydowało się na konwersję swojego kredytu na kredyt złotówkowy na zmiennej stopie procentowej WIBOR. Niestety kilka miesięcy później okazało się, że zmaterializowało nam się to ryzyko stopy procentowej i oferowane przez PKOBP ugody na takich warunkach okazały się o wiele mniej korzystne niż w roku. 2020 czy na początku roku 2021. Dlatego wyciągając lekcje z tego, co miało miejsce w drugiej połowie 2021 roku, czyli podwyżki stóp procentowych, uważam, że osoby, które przygotowują projekt ustawy, wezmą pod uwagę to, w jaki sposób ten kredyt miałby być uregulowany na przyszłość. Czy bank będzie mógł proponować stopy stałe? Czy będą to stałe stopy na jakiś okres? Czy na cały Dalszy czas kredytowania, czy może będzie to stopa zmienna, jeżeli tak, to na jakim wskaźniku oparta? Na to szczególnie powinni zwracać kredytobiorcy uwagę, ci oczywiście, którzy będą chcieli takie ugody zawrzeć, czyli na to, jak w przyszłości będzie ten kredyt się kształtował i na jakich zasadach będą spłacać odsetki. Kolejnym rozwiązaniem, które może być brane pod uwagę, ale które na pewno będzie mniej popularne niż to, o którym wspomniałam wcześniej, jest pozostawienie kredytu frankowego frankowym, czyli nie odchodzenie od ryzyka walutowego, a jedynie eliminacja tej abuzywności, czyli te, tych kwestii, które są nielegalne, niezgodne z prawem w umowach kredytowych. Chodzi konkretnie o poprawienie klauzuli, które dają bankowi możliwość wyboru kursu, po którym przeliczane są raty kredytu spłacane przez kredytobiorcę. Takie rozwiązanie zakładałoby, że umowa kredytu zostałaby zmieniona w ten sposób, że zamiast zapisów które odwołują się do własnych tabel banku, wprowadzony zostałby ustawowo kurs średni Narodowego Banku Polskiego. Uważam, że takie rozwiązanie może być, jeżeli oczywiście zostanie zaproponowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, to może być korzystne szczególnie dla osób, które nigdy nie zdecydowałyby się na proces frankowy z różnych powodów. Czy też ze względu na to, że ten kredyt jest zbyt niski i aż tak bardzo ich nie obciąża, czy też ze względu na to, że niedługo się kończy, czy też ze względu na to, że nie będą chcieli wchodzić w skomplikowaną procedurę konwersji swojego kredytu na złotówkowy. Bo co taka propozycja będzie dawać klientom? Najprawdopodobniej będzie dawać im możliwość zwrotu od banku spreadów, które zostały pobrane. W poprzednim okresie kredytowania, czyli tej różnicy pomiędzy kursem, który bank ustalał samodzielnie, a kursem średnim Narodowego Banku Polskiego, oraz na przyszłość, da oczywiście obniżkę raty także o spread, który bank w przyszłości by pobrał. A pytanie: co na takim rozwiązaniu zyskałby bank? Otóż, jeżeli rozwiązanie to zostałoby wprowadzone, w drodze nie ustawy obowiązkowej, ale możliwości zawarcia ugody przez klienta, to taka ugoda pozbawia klienta możliwości skierowania, pozwu do sądu o unieważnienie umowy, czy też o zbadanie, czy umowa zawiera klauzule abuzywne. Zatem bank w takim rozwiązaniu wypłacał bezpredy, Przechodziłby na kurs Średni Narodowego Banku Polskiego, ale jednocześnie zabezpieczałby swoją sytuację na przyszłość. Wiemy to, ponieważ zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, klient banku może zrzec się swojego prawa do badania umowy pod kątem klauzul niedozwolonych, jeżeli zrobi to świadomie i jest to wprost wyrażone w ugodzie. Dlatego Uważam, że obie te propozycje, nad którymi może się KNF zastanawiać, czyli propozycja konwersji kredytu frankowego na złotówkowy oraz propozycja zamiany kursu banku na kurs średni NBP, nie będzie w ustawie zaproponowana jako rozwiązanie automatyczne dla wszystkich kredytobiorców. Dlaczego? Dlatego, że wówczas, i to też jest potwierdzone wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, klienci i tak mieliby możliwość skierowania pozwu do sądu o zbadanie ważności swojej umowy. Natomiast, jeżeli ustawa wprowadzi obowiązek dla banków proponowania tego rodzaju ugód, to wówczas ugody zostaną sformułowane w ten sposób, że klient ma świadomość abuzywności tych klauzul i na mocy tej ugody zrzeka się swojego prawa do kierowania sprawy do sądu. Tak kształtują się możliwe do przewidzenia scenariusze, które zaproponuje nam Komisja Nadzoru Finansowego. Czy zaskoczy nas jakimś innym rozwiązaniem? O tym dowiemy się najprawdopodobniej w 2024 roku, kiedy projekt zostanie upubliczniony. Jeśli podobał się Wam ten film, proszę o subskrypcję, łapki w górę oraz słuchanie nas na Spotify. Możecie również w komentarzach zostawić propozycje swoich, Tematów, które chcielibyście, abyśmy tutaj zgłębili i przedstawili z naszego prawnego punktu widzenia. Do zobaczenia!